Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na vloga. Słuchajcie, mam za sobą taki dość nieciekawy tydzień pod względem emocjonalnym. Jakoś tak nie miałem nastroju na nic, ale już jest w porządku. Czuję się znowu pełni sił. Jestem dla Was i dla siebie z powrotem tak w takiej wersji, jaką lubię najbardziej. Ale tak jak mówię, no nie fajny tydzień za mną, nie fajny, ale nie będę tego rozwijać, bo już tak jak mówię, jest to za mną. Zacząłem ferie od wczoraj. 3 tygodnie, także nie mam kursu teraz przez najbliższe 3 tygodnie, ale będę sobie wszystko powtarzać. Już chyba wspominałem w ostatnim vlogu, że ze względu na to, co się wydarzyło na kanale, trochę nie przykładałem się do tego kursu tak, jak miałem się do niego przykładać, także teraz będzie świetny czas, żeby sobie wszystko powtórzyć. Planowałem jechać do Polski. To planowałem jeszcze wcześniej, że pojadę do Polski, ale teraz przez ten wypadek nie wiem w ogóle, czy mogę jechać. Muszę czekać na pismo od tego rzeczoznawcy, który ostatnio oglądał samochód. On mi ma przysłać takie pismo i z tym pismem będę mógł po prostu pójść do warsztatu i sprawdzić ten samochód, co tak naprawdę z nim jest. Wydaje mi się, że jak jadę, no to ono tak zarzuca. Także nie wiadomo, czy tam jakaś oś w tym samochodzie nie jest popsuta i wtedy dopiero będzie zajęcie. Także boję się w jakieś takie dłuższe trasy wyruszać. Być może pojedziemy do Stuttgartu, bo chciałbym odwiedzić swoich byłych współlokatorów, ale to też nie wiem, bo nie wiem, co z tym samochodem. Czekam na razie na te pismo, mam nadzieję, że w tym nadchodzącym tygodniu uda mi się sprawdzić, co tam jest popsute. A może zrobimy sobie jakąś podróż pociągiem, bo teraz jest tutaj w Niemczech taki też ten 9 euro ticket. Za 9 euro można po prostu jeździć wszędzie przez cały miesiąc tymi zwykłymi pociągami, tramwajami i komunikacją miejską. Także może gdzieś zrobimy sobie wypad, ale to jeszcze nie wiem, zobaczymy spontanicznie, co czas przyniesie. Teraz jedziemy do miasta, chcę się, że tak powiem, trochę zrobić, jechać do fryzjera, zrobić brwi, bo już są zarośnięte. No i jak zwykle ściąć górę. Dzisiaj taka stylizacja, że chyba w ogóle tutaj nic do siebie nie pasuje, ale... Może czarne spodnie zmieniać, nie zmieniać? No gryzie się to coś, no ale już trudno, słuchajcie, i tak mnie widzicie praktycznie od pasa w górę, to... Niech tam innych, co mnie będą widzieć, gryzie. Ważne, że was nie będzie gryźć. No już jestem ostrzyżony. Ładnie, ale byłem 1,5 godziny, bo dzisiaj była tylko dwójka. Jakiś tam jeden chory jest. Oni jednak, Turcy, to strzygą bardzo długo te włosy, bo to i cieniują, i później tutaj wyrównują na zero. Także były przede mną w sumie tylko 2 osoby, a 1,5 godziny zeszło. Ale jedno takie strzyżenie to chyba 20-25 minut, jak strzygą. Byłem u tego fryzjera, u którego chodzę raz tak w miesiącu, żeby zrobić brwi i boki. No i tego nie było i był jakiś inny, ale jest w porządku. Cały czas mi się wbijał telefonem w ramię. I denerwowało mnie to, a później patrzę w ogóle, że telefon leżał na stoliku jego. Także nie wiem, czy on mi się wbijał i może nie chcę wiedzieć nawet. Ale brwi zrobił ładnie. Wydaje mi się, że ta chyba trochę jest nierówno, ale... Nie, no jest spoko, już nie szukam dziury w całym. Jest ładnie. Teraz jedziemy coś zjeść, bo Mati zgłodniał, a dzisiaj było skromne śniadanko, bo jedynie płatki z mlekiem i białkiem. Że jedziemy. Szedłem jeszcze na kaneloni tutaj. Dawno nie jadłem w ogóle nic w restauracji, także dzisiaj sobie pozwolę. One są ze szpinakiem i mozzarellą, także w miarę fit. No jedynie, wiecie, ten ser tutaj z góry. To nie bardzo. No i chleb. Zaoszczędziłem ostatnio prostych węgli, bo nie jem praktycznie w ogóle chleba, także dzisiaj zjem i jutro wiemy, co będzie. Chodzi za mną te kaneloni tak od 2 tygodni już. No, także... Cheat day. Właśnie u mnie, jak zamawiam w restauracji na dole, w tej włoskiej tam, to zazwyczaj wszędzie są tylko z mięsem mielonym, a te są fajne, bo są z mozzarellą i szpinakiem, także w miarę dietetyczne, no i bardzo lubię te połączenie. Wróciłem już z miasta, a w sumie dopiero, bo jest godzina 7:30. Byłem jeszcze na chwilę u Grześka na kawie i w Kauflandzie. Nie kupiłem nic ciekawego, co bym wam mógł pokazać. Energetyki. A w sumie jest coś ciekawego. I takie dania były w zamrażarce. To się rzuca tylko na patelnię. I tak stwierdziłem, wezmę na spróbowanie, bo jeden jest tutaj stekwane, czyli takie kawałki mięsa i ziemniaki, ogólnie warzywa. I nawet to ma spoko makro. To jeszcze ma takie średnie makro, bo ma prawie 5 gram tłuszczu na 100 gram. A drugie tu jest taka mieszanka z kurczakiem i to ma tylko 3 gramy tłuszczu, także spoko makro, 100 kalorii na 100 gram. Kurczak,
Papryka, zielona papryka, mielona papryka, pieczarki, coś tam z soją, bambus presse, to czyli te. Wiecie co? Liście bambusa chyba. Albo i nie. To, co się też w chińskiej kuchni używa, no to coś z bambusem, wiecie, nieważne. Jakieś jeszcze inne grzyby i pieprz kajen. A i tutaj są nawet wyszczególnione, jakie składniki z jakiego państwa są. Nie wiem, jak sobie przybliżcie, zobaczcie tu. Część jest z Hiszpanii, część z Holandii, część z Chin, z Polski, z Ukrainy, z Turcji i Ungarn. Ungarn to jest Węgry. No Węgry. Także spoko. No to bym nawet jeszcze dzisiaj zjadł, ale w sumie chcę zrobić sobie sałatę, bo mam jeszcze tam pierś kurczaka usmażoną. No i tak jeszcze jakieś hity. Nie ma żadnych hitów. A no i zgrzewka mojego piwa. Tu jest 6 akurat piwek i tych takich mniejszych 0,33. Bo nieraz nie ma tych 0,33 i kupuję te pół litrowe, no to ona mnie tak denerwuje. A to jest fajne właśnie. Człowiek sobie w domu chilluje, sobie otworzyć i pyk. Ta objętość jest dla mnie optymalna. No i takie coś kupiłem, bo nie było tego mojego cifu, a już nie mam właśnie do kabin nic. Także żeby było, spróbuję to. Mam nadzieję, że będzie równie dobre. Po ciężkim dniu na mieście to jeden ogóreczek z estrogenem się należy teraz. Ale w topa przejęzyczenie z tym estrogenem. Ale już trudno. Powiem wam, że wyszły dobre. Ale już któryś raz rzędu robię z tego przepisu i cały czas zapominam, żeby dać tylko trochę tego chrzanu albo w ogóle go nie dawać, bo one za każdym razem mi wychodzą ostre. Co roku mówię sobie, że nie będę dawać chrzanu i tak zawsze daję, bo znajduję ten przepis akurat i znowu mam takie ostre, ale smaczne wyszły. Te już są teraz trzeci dzień i robią się takie skiśnięte, ale tu w lodówce już nawet nie wiem, czy to ktoś z was radził, czy w internecie przeczytałem, przełożyłem do innego pojemnika i mam tu w lodówce. I one powinny być dłużej, mało solne, a nie kiszone. Będę sobie robić teraz sałatę. Tu mam już gotową, taką pociętą, ostatnio kupiłem. Także daję sobie na bok. Sałata mrożona, bo podkręciłem lodówkę, żeby się nie rozmrażała cały czas i nie ciekło tam. Teraz właśnie się skapnąłem, że zamarzła. Ale to nic, rozmarznie. Tu mam ugotowany kuskus, także daję go sobie tu na bok. Cyk. Tu mam jeszcze z rana usmażoną pierś kurczaka kawałek. Zapomniałem spsikać, także najpierw powinniśmy spsikać jeszcze sałatę octem balsamicznym. Kukurydzka, proszę państwa. No i mój ogórek z estrogenem. I tu mam bardzo fajne do sałat, to kupiłem ostatnio, jak mi się ocet balsamiczny skończył. To jest taki krem balsamico i on jest bardzo fajny, on jest taki gęsty. On mi się kojarzy z takim sosem, jak w Polsce jechaliśmy na Mazury, to zatrzymywaliśmy się w McDonaldzie i tam zamawiałem sałatę. To właśnie on smakuje jak ten sos sałatkowy w polskim maku. Takie mam właśnie porównanie do niego, jest bardzo dobry. I na sałatę jeszcze sobie dam trochę oleju z dyni. Sól, pieprz. 5 minut i mamy kolacyjkę. I to jaką? Kuskus gotowałem wczoraj i gotowałem go tak jak według zaleceń 10 minut. Jest dość twardy, także następnym razem jak będę gotować to ze 2-3 minuty dłużej, żeby był taki fajny, miękki. Słuchajcie, dyfuzor szczał w dziesiątkę. Używam cały czas namiętnie. Co prawda wy mówiliście mi, żeby zwracać uwagę, jakie te olejki będę kupywać. I nie wiem, ostatnio kupiłem taki zestaw, wiecie, w Action za 2 euro. Tu mam jeszcze ten pierwszy, który kupiłem, cytrynowy. Za 3 euro on jeden był. A tu jest, widzicie, cały taki
zestaw za 2 euro. Jest 8 aż, już jest chyba 6 tylko, bo kilka zużyłem. I pachną. Nie wiem, czy są chemiczne, czy są niechemiczne, ale pachną, a najważniejsze, żeby pachniało. Ten za 3 euro to na pewno był naturalny. A te to pewnie chemiczne, jak za 2 euro aż tyle jest, nie? No ale pachną, to już zużyję. Wezmę sobie truskawkę, bo ona już jest otwarta. One wszystkie są znowu tym plastikiem zamknięte, także trzeba zębami otwierać albo czymś innym. Moja magiczna konewka. Aha, tu już nic nie było truskawkowego. No nic, to trzeba znaleźć inny. A to tamten cytrynowy, bo mi się otwierać nie chce innego. Już rozkminiłem, że jak jest zielone, to się cała woda zużywa do końca i wtedy się wyłącza. A ten drugi program jest chyba 4-godzinny. I ten trzeci program nie wiem, bo używam tylko te dwa pierwsze. Ja myślałem wcześniej, że jak jest ten dyfuzor, no to że podgrzewa wodę i to ciepłe powietrze idzie, ale to idzie całkiem chłodne powietrze. Także nawet latem nie ociepla jeszcze nam, wiecie, i tak już gorączki w pokoju. Ale ładne tło. Patrzcie, jak ładnie. No, ciekawe, czy na dużym ekranie też jak będzie, czy tylko tak w podglądzie. I ja ładnie wyglądam. I tło za mną. Bo naprawdę. Dobrze, bo już ostatnio się tak jakoś źle czułem sam ze sobą, a tu teraz proszę, widzę znowu, jesteś piękny. Jesteś piękny. Słuchajcie, jak wyglądam ładnie. Jadę na spontaniczny wyjazd. To po prostu mam event. Tak jak zwykle, dzień z wami, wieczór ze znajomymi. Słuchajcie, moi drodzy, dajcie znać, czy ten film wam się podobał. Ja już wracam do regularnego vlogowania. Mówię tak, jakby mnie, nie wiem, z rok nie było, ale no... Ten ostatni tydzień był taki, mówię wam, nie bardzo dla mnie. Jeżeli jesteś tutaj nowy, trafiłeś na ten film przypadkiem, to zachęcam cię oczywiście do zostawienia subskrypcji. Wszystkich moich widzów jak zwykle ściskam i całuję, moi drodzy. Miłej pory dnia, w której oglądacie ten film. Uśmiechajcie się, bo śmiech to zdrowie. Trzymajcie się ciepło, ciao, ciałki, kuskuski. Pa!